Hejka, cześć, dzień dobry. W kolejnym dniu grudnia vlogmasowego challenge'u, który już mi jeden dzień gdzieś wyskoczył, ale nadal nagrywałam i dzisiaj pokażę wam, co robiłam przez ostatnie dwa dni. Ja sama robię zasady i wszystko technicznie się zgadza nadal. Dzisiaj wyglądam jak Johnny Depp w Las Vegas Parano, dlatego że mam nowy krem, mam strasznie suchą skórę, nie mogę się pomalować, ani mam ochoty dzisiaj być nieumalowanym człowiekiem dla was. Alright, w ten weekend byłam na urodzinach i w galerii, więc bardzo kulturalnie, towarzysko, rodzinnie, przyjacielsko, bardzo miło. Sobotnie urodziny były w części LARP-em. Czym jest LARP? Live Action Roleplay. Live Action Roleplay, czyli jak granie w gry komputerowe, ale na żywo, czyli jak granie w RPG, ale w przestrzeni, czyli wcielanie się w postaci i odgrywanie jakichś wcześniej zaprojektowanych scenariuszy. Jest to świetna opcja, ponieważ nawet ludzie, którzy się nie znają, podczas takiej gry muszą wejść w interakcję między sobą jako postaci, a nie jako oni nieśmiali, zahukani introwertycy. A po grze mogą dalej porozmawiać o tym, jakie więzi łączyły ich postaci, to za drama tam się odwaliła, co się wydarzyło, kiedy ktoś nie patrzył. Można dalej doszukiwać się rozwiązania różnych fabularnych zagadek, które nie zostały rozwiązane w trakcie gry. No a potem było party. Okej, jeszcze ja na chwilę stworzę, bo muszę wam zrobić wprowadzenie do Get Ready With Me. Tak, to będzie kolejne Get Ready With Me. Tym razem przebieram się na imprezę, żeby wcielić się w postać projektantki. Jest to właścicielka włoskiego domu mody, w bliskich stosunkach z bardzo wieloma osobistościami świata sztuki, mody, artyzmu i czego tam jeszcze. Więc chciałam, żeby ta postać była elegancka, ale ciekawa wizualnie. Taka nonszalancka, wszystko dobrej jakości, dobrze skrojone, bez jakichś przesadnych wariat. W skrócie, wszystko, czym ja nie jestem na co dzień. Moim punktem wyjściowym jest ten płaszcz, który bardzo chciałam użyć jako taką właśnie narzutkę. Do tego mam też buty, które wydaje mi się, że będą pasowały do tej postaci. Ewentualnie sportowe. Dobra, to jest taki pierwszy, najbardziej basicowy pomysł. No, proszę. Klasyczna, czarna elegancja, sleek and smooth i będę miała do tego blond perukę. Uprząż, jak już mówiłam, jest jednym z moich dwóch pasków. Wyglądam trochę jak agent, agentka. To jest sukienka, która jest właściwie lżejszą wersją tamtego płaszcza i trochę boarding school, pani, która uczy tańca? Coś takiego? Pani, która uczy muzyki. Nauczycielka baletu. Ponieważ blond peruka, to może trochę jednak więcej kolorów wprowadzić. Tutaj jakiś taki pasek. A to jest bluzka, która zawsze mi pasuje do wszelkiego rodzaju artystów. Jest to totalnie francuska artystka. Taki szeroki dekolt plus potem ta sama linia powtarzająca się w pasku. Pasek jest taki trochę wow, szalony, tam się coś więcej dzieje niż tylko czarno na czarnym. W sumie jestem na tak, podoba mi się. O, po raz kolejny szmaty. Jest to mój ulubiony materiał, czyli neopren, nurek, skuba, jak go tam nazwać. Bardzo go lubię, bardzo ładnie się układa, zawsze daje taki trochę artystyczny vibe. Tutaj w wersji siatkowej. Jest to podwójna siatka, dwie wersje dokładnie takiej samej kamizelki. Ale to jest totalnie sztuka. Tak można iść do galerii, elegancko i nawet gdzieś ma kieszenie. To jest moja ulubiona sukienka. Zakładałam ją latem na każdą możliwą okazję. Bardzo ją lubię, jest sztywna i bardzo taka objętościowa, ale chyba zbyt dziewczęco-kobieco. No dobra, to jest wersja sexy. Pani jest sexy. To jest moja sukienka na randki. Elegancka pani? Elegancka pani, która ocenia? Sweter wygląda ładnie z tą sukienką i podoba mi się, jak łączą się różne faktury, ale obawiam się, że może być zbyt ciepłą opcją na urodziny w mieszkaniu. Okej, lżejszą formą będzie biała koszula. Nie noszę nigdy białych koszul, jest to jedyna, którą mam i bardzo jej nie lubię. Ale z uprzężą totalnie jestem New York Cup. Jestem pani detektyw. Coś tu... O, dobra, to są drugie spodnie, które nie mają kieszeni.
Tak, mam dwie pary dokładnie takich samych spodni. Okej, okay, coś tu się dzieje, podoba mi się. No proszę, i jeszcze ten centymetr? To jest szefowa domu mody. Elegancko. Z paskiem? Mówiłam, mam tylko dwa paski, uprząż i ten szeroki japoński pas. A? Centymetr schowany, taki niepozorny, ale jednak... Dobra, wróciłam do tego swetra, bo naprawdę bardzo mi się podoba, jak wygląda, ale sweter, bluzka i płaszcz to będzie too much. Umrę. No dobra, no dobra, podoba mi się. Wymieniłam pasek, jednak okazuje się, że mam więcej pasków. Te buty są wygodne i takie artsy-artsy, mają srebrne klamry. Myślę, że coś tutaj dobrego się dzieje. Chyba mamy to? Co myślicie? Który jest waszym ulubionym lookiem? Największy problem z tym całym przebieraniem jest taki, że trzeba potem to sprzątnąć. Zwłaszcza wracając w nocy do domu. Okej, okay, jesteśmy w studio. Studio tatuażu Mithril. Mekka geekostwa. Popatrzcie sobie na Instagramie na ich profil. Tak wygląda wystrój tego studia, więc myślę, że bardzo dobrze pokazuje, jaki klimat tam panuje i czego możecie się spodziewać. Bardzo lubię tam przychodzić, czuję się tam jak w domu. Karolin, która jest organizatorką, współwymyślaczem scenariusza i najlepszą partnerką na świecie, bo to wszystko dla jej chłopaka, poprosiła mnie, żebym pomogła jej z przygotowaniem całej tej przestrzeni. Look at her, she's so great. Tutaj omawiamy naszą wspólną przyszłość. Więc w piątek wieczorem zebrałyśmy się, żeby przygotować całą tą przestrzeń pod grę. Tu będzie się odbywała aukcja. Tu skręcamy sztalugę, która nie jest z IKEA, więc nie mam pojęcia tak naprawdę, co robię. Na szczęście przyszła pomoc, bo zawsze musi być majsterkujący mężczyzna. Zaaranżowałyśmy przestrzeń tak, żeby miała pełno poukrywanych instalacji artystycznych. Na przykład to jest spust miłości. I w sobotę wieczorem wszyscy pojawili się w przebraniach, gotowi na warsztaty larpowe prowadzone przez Karolin i Słowika, czyli parę larpowych mózgów odpowiedzialnych za ten scenariusz. Moja postać to wyniosła włoska projektantka zaplątana w miłosny i biznesowo-kreatywny trójkąt z tymi pięknymi ludźmi. Cała gra trwała ponad 2 godziny. Część osób była bardzo wkręcona w rozwiązywanie łamigłówek. Ja byłam bardziej zajęta robieniem dramy. Jednak wyglądałam trochę inaczej. Jednocześnie działo się tak dużo wątków, że z każdej rozmowy można było wyciągnąć jakieś tajemnice, informacje. To tutaj panowie pokazują, w jaki sposób można bić się po larpowemu i po chłopięcemu. Każdy z graczy coś robi, coś się dzieje, ma jakąś część zagadki do rozwiązania. Amelia knuje, tam z tyłu jakieś również podejrzane zachowania. I kiedy udało się rozwiązać zagadkę zamkniętej walizki, w środku był prezent, solenizant odczytał życzenia, wszyscy śpiewali 100 lat, była masa radości. To taką fantastyczną figurkę. Zazdro, aczkolwiek orki nie bardzo, ale kurczę, bardzo elegancka figurka. Artem, wszystkiego najlepszego, zazdroszczę, przychodzę robić sobie z nią zdjęcie. Po larpowej części wieczoru zaczęła się normalna impreza, zresztą gości, która nie brała udziału w grze i bawiliśmy się do godziny 5. Co samo w sobie już jest dla mnie bardzo rzadkie, więc bardzo udany wieczór. Natomiast następnego dnia musiałam wstać rano i być świeża i pogodna i chętna i wyglądać jak człowiek, bo pojechaliśmy całą rodziną na wystawę prac Tamary Lempickiej do Konstancina. To już drugi raz, kiedy jestem na wystawie tej artystki. Poprzednio byłam w Lublinie, na wystawie w muzeum, gdzie było więcej obrazów, tutaj jest więcej innego rodzaju prac tej artystki, więcej zdjęć i rysunków, o ile dobrze pamiętam. I byłam ogólnie dosyć zmęczona i nie aż tak strasznie zainteresowana, więc przepraszam panią Tamarę, że nie poświęciłam jej tyle uwagi, na ile zasługuje. Kolejny dzień, jak widać, kolejna okazja, żeby oglądać nagie kobiety w przestrzeni artystycznej. To mój brat, dzień dobry.
Nie mogę powiedzieć, że rozumiem wszystkie rzeczy, które wiszą w galeriach, ale okej, niech będzie. Dla mnie to wygląda jak prace bogatych dam, które spotykały się na herbacie, plotkowały, wyszywały i ze skrawków i sznurków klejały tak widoczki z życia wyższych sfer. A dla mnie to jest taki poziom zajęć z plastyki. Ale była pani, która grała na żywo na skrzypcach? I znalazłam rzeźby Szukalskiego, Stanisław Szukalski. Na Netflixie jest dokument. Człowiek był niesamowicie kreatywnym mózgiem i typ wymyślił teorię lachicką, więc totalnie powinniście go znać. Drugą artystką, która miło mnie zaskoczyła, bo nie spodziewałam się tutaj jej pracy, jest Zofia Stryjeńska, którą głównie znam tego, że miałam jej bardzo fajny cytat na Facebooku przez wiele lat. Poza tym jest bardzo zasłużoną, zakopiańską artystką i mam jakiś taki sentyment do jej pracy. Aczkolwiek największą część tego wejścia do galerii spędziłam robiąc gimnastykę, żeby trafić na taki moment obrazu, który nie odbija się w światłach, bo te światła są zawsze tak źle zaprojektowane. W ostatnim vlogu coś takiego palnęłam, że dzieć wyłącza światła w muzeum, przecież to jest absurd, a jednak tutaj takie proszę stosunki międzykontynentalne, native w kostiumie górala, what's up with that? Mojemu bratu bardzo spodobały się rzeźby Low Poly, ale ogólnie byliśmy trochę znudzeni i nam odwalało. Sama wystawa jest bardzo ciekawa, jeśli jesteście fanami tego rodzaju twórczości, to bardzo polecam. Jest tutaj dużo grafik, dużo zdjęć, można trochę zerknąć za kulisy tego, jak wyglądało życie artystki. Ja wystawę tę widziałam wcześniej w Lublinie, więc nie byłam aż tak bardzo skupiona na tym, co dzieje się tutaj. Paradoksalnie moją ulubioną pracą na całej wystawie było to. Nie jest to Tamara, nie przedstawia Tamary, a jednak, no nie wiem, chciałabym być taką panią na starość. To są pierścienie, które pani Tamarze spodobały się tak bardzo, że zażyczyła sobie kopię w innym metalu, więc tak trzeba żyć. I po raz kolejny udało mi się znaleźć nagie ładne panie. I w ten sposób minęły kolejne 2 dni grudniowego challenge'u. Do zobaczenia!